Witam serdecznie, miłośników Księgi Apokalipsy. Dzisiaj razem z wami chciałbym przestudiować trąbę szóstą, która przedstawia świetność i zmierzch imperium osmańskiego, czyli wielki konflikt islamsko-chrześcijański. Trąba szósta przedstawiona jest w dziewiątym rozdziale Księgi Apokalipsy od wersetu 13 po 21. Zanim jednak będziemy studiowali dzisiejsze proroctwo, przypominam o tym, abyście subskrybowali nasz kanał, naciśnijcie dzwoneczek, prosimy o komentarze, no i oczywiście według uznania łapka w górę lub w dół. Ci wszyscy, którzy by chcieli otrzymać materiał z dzisiejszego spotkania dotyczącego piątej, szóstej trąby księdza Apokalipsy, bardzo proszę, niech napiszą do nas i ten materiał drogą elektroniczną zostanie im wysłany. A więc przechodzimy do sedna sprawy. Proroctwa, które Jan otrzymał od Jezusa na Patmos w końcu I wieku, zapisane w dziewiątym rozdziale Apokalipsy, dotyczą wielowiekowego konfliktu dwóch największych religii islamu i chrześcijaństwa. W piątej trąbie zawartej w pierwszej części dziewiątego rozdziału Apokalipsy pokazano apostołowi narodziny islamu w 622 roku i jego podboje aż do powstania imperium osmańskiego i upadku Bizancjum w 1453 roku. W końcu ósmego rozdziału Apokalipsy wydarzenia te zostały zapowiedziane donośnym głosem przez orła lecącego środkiem nieba jako pierwsze biada. Pierwsze biada i trąba piąta pokrywają się wzajemnie. Orzeł zapowiedział drugie biada. Które analogicznie przedstawione zostało w treści szóstej trąby. Turcja osmańska nie zaprzestała ekspansji po zdobyciu Konstantynopola, ale skierowała się przeciwko Europie, uderzając w centrum chrześcijaństwa. Dzieje tego konfliktu aż do upadku potęgi tureckiej. 11 sierpnia 1840 roku opisane są w szóstej trąbie odpowiadającej drugiemu biada. W chrześcijańskiej Europie Turków postrzegano negatywnie i kojarzono z tym, co najgorsze. Europejczycy żywili uczucia odrazy do Turków i paraliżujący przed nimi strach, bali się islamu. W drugiej połowie XVI wieku, a więc u szczytu swej potęgi, imperium osmańskie obejmowało ziemię Europy południowo-wschodniej. Obejmowało Azję Mniejszą, Bliski Wschód i północne rejony Afryki, tutaj północnej, wybrzeży Morza Śródziemnego. A więc w czasach panowania Sulejmana Wspaniałego, kiedy imperium osmańskie osiągnęło apogeum swojej potęgi, rozciągało się od Węgier, Mołdawii i Hanatu Krymskiego przez Bałkany, Azję Mniejszą, Iran, Palestynę, Egipt, aż tutaj, prawda, po Algerię. W zasadzie, tak jak powiedziałem, ziemie położone we wschodniej czy nad wschodnią częścią basenu Morza Śródziemnego były pod panowaniem islamskiego Imperium Osmańskiego. Imperium tureckie liczyło wtedy około 22 miliony ludności. Stambuł, Stambuł czyli dawny. Chrześcijański Konstantynopol, dawna stolica Bizancjum. Stambuł stał się stolicą muzułmańskiego państwa i był w owym czasie największym miastem świata. Około 1600 roku liczył 800 tysięcy mieszkańców. Dla porównania, w tym czasie w Paryżu było 400 tysięcy, a w Londynie 200 tysięcy mieszkańców. W tym najnowocześniejszym w owym czasie państwie, na największym bazarze świata w Stambule, kupca przyłapanego na nieuczciwym handlu karano publiczną chłostą. Chociaż Turcy byli źle postrzegani w chrześcijańskiej Europie, Zdziwienie budzi fakt, że w Imperium Osmańskim panowała większa sprawiedliwość niż w Europie. W Europie Zachodniej podatki nałożone na chłopów były bardzo wysokie i sięgały 50-60% ich dochodów. Tymczasem w państwie tureckim ludność wiejska oddawała dziesięcinę, czyli 10% swoich dochodów. I jedną czterdziestą produkcji zboża na paszę dla koni armii sułtana. Nakładano i inne podatki, ale były one nieporównywalnie mniejsze niż w krajach chrześcijańskich. Stambuł był miastem kosmopolitycznym i tolerancyjnym. O Stambule mówiono, że w mieście widać ludzi każdej nacji. Ubranych według swoich zwyczajów, i słyszy się wszystkie języki świata. Obcokrajowcy przyjeżdżali tu z własnej woli, zwabieni możliwościami i gwarancją spokojnego życia oraz wyznawania własnej religii, podczas gdy w Europie paliły się stosy, na których płonęli heretycy. W Imperium Osmańskim nie było inkwizycji i mordów religijnych, a w chrześcijańskiej Europie inkwizycja i nietolerancja były powszechne. Wyglądało na to, że Allah był bardziej łaskawy dla swoich wiernych niż Bóg dla swoich wyznawców. W Imperium Osmańskim nie trzeba było urodzić się kimś znacznym lub turkiem, by zajmować wysokie stanowiska lub zrobić karierę. W tym państwie stanowisk i tytułów nie otrzymywało się za odpowiednie urodzenie, lecz trzeba było na nie zapracować, wykazać się wybitnymi umiejętnościami i być wiernym sułtanowi. Większość wysokich stanowisk w państwie, urzędach i funkcji wojskowych pełniły osoby niebędące Turkami, często pochodzenia chrześcijańskiego i jeńcy wojenni. Przyjaciel i prawa ręka sułtana Sulejmana Wspaniałego, wezyr Ibrahim był pochodzenia chrześcijańskiego. Urzędnicy Pełniący funkcję w pałacu sułtana oraz janczarzy, elitarna, osobista armia sułtana składała się z chrześcijańskich chłopców ludności wiejskiej. Sultan Mahmed Zdobywca pozwolił, aby synowie nawróconych na islam Bośniaków zasilali oddziały janczarów. Chłopcy ci uczyli się języka tureckiego i Koranu. Jedno ze źródeł historycznych z początku XVII wieku w taki sposób uzasadniało tę politykę. Tymczasem, gdy chrześcijańskie dzieci nawracają się na wiarę Mahometa, stają się gorliwe w wierze i wrogo odnoszą się do swoich krewnych. Utworzyła się sytuacja, w której muzułmanie prowadzili lepsze życie niż chrześcijanie. Często muzułmanie byli zdumieni hipokryzją chrześcijan. Władcy chrześcijańscy okazywali się wiarołomni i niewiarygodni. W 1444 roku syn Władysława Jagiełły, zwycięzcy spod Grunwaldu, Władysław Jagiellończyk, król Polski i Węgier, zawarł z sułtanem Muradem II pokój. Podczas podpisania rozejmu delegacja turecka złożyła przysięgę jego dotrzymania na Koran. Natomiast Władysław Jagielączyk na Ewangelię. Zaledwie po czterech dniach od jego zaprzysiężenia, pod namową legata papieskiego Juliana Cezariniego, król zerwał rozejm. Doszło do bitwy pod Warną. Wojska Jagiellończyka zostały rozbite, oni i kardynał Cezarini zginęli. Przykładem hipokryzji chrześcijan, gorszącej innowierców może być przypadek Mahatmy Gandiego, indyjskiego polityka i męża stanu, zmarłego w 1948 roku. W Afryce Południowej został wyrzucony z pociągu przez białych chrześcijan, gdy odmówił przesiadki z wagonu pierwszej klasy do trzeciej, którą zajmowali kolorowi, mimo że miał bilet uprawniający do przejazdu klasą pierwszą. Innym razem Podróżując dyliżansem, został pobity przez woźnicę, bo odmówił jazdy na podnóżku, gdyż musiało się znaleźć miejsce dla europejskich pasażerów. Gandhi, który znał Ewangelię i podziwiał jej piękno, pełen rozczarowania powiedział później, że zostałby chrześcijaninem, gdyby chrześcijanie postępowali jak Chrystus. Dlatego w ciągu wieków. Tysiące chrześcijan przyjmowało islam, podczas gdy nawrócenia muzułman na chrześcijaństwo były niesłychanie rzadkie. Dotarłem kiedyś do informacji, że podczas pierwszej wojny w Zatoce Perskiej w latach 1990-1991. I drugiej wojny w Zatoce Perskiej w 2003 roku z Irakiem Saddama Husseina około 2000 żołnierzy zachodnich przyjęło islam. Po tych kilku słowach wstępnych przejdźmy już konkretnie do proroctwa. Czytam 13 i 14 werset 9 rozdziału Apokalipsy. I zatrąbił szósty anioł. I usłyszałem z czterech rogów złotego ołtarza, stojącego przed Bogiem, jakiś głos, mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę: uwolnij czterech aniołów, którzy są spętani nad wielką rzeką Eufratem. Jan usłyszał z czterech rogów ołtarza głos. Chodzi tu o ołtarz, o którym czytaliśmy w ósmym rozdziale Apokalipsy. Pamiętamy, że Anioł złożył na nim ofiarę kadzidlaną. Wonny dym kadzidła z modlitwami świętych dotarł do Boga. W odpowiedzi na modlitwy Anioł zaczerpnął z tego ołtarza rozżarzone węgle, wypełnił nimi kadzielnicę i rzucił ją na ziemię. Wtedy zabrzmiały głosy czterech trąb obwieszczające upadek. Łacińskiego Cesarstwa Rzymskiego. Ołtarz ten odpowiada złotemu ołtarzowi kadzenia stojącemu w świątyni Izraelskiej Starego Testamentu w miejscu świętym, przed zasłoną oddzielającą miejsce najświętsze od świętego. Głos ten polecił szóstemu aniołowi uwolnić czterech aniołów spętanych nad rzeką Eufrat. Można zinterpretować ten fragment wizji następująco. Boża opatrzność, powstrzymująca do tej pory agresywne moce imperium osmańskiego, teraz pozwoliła na ich pełne uwolnienie i dalsze podboje. Z siódmego rozdziału Apokalipsy pamiętamy proroctwo o czterech aniołach, którym polecono wstrzymywać. Cztery wiatry ziemi, aby nie wiały na ziemię i to, co na niej. Aniołowie ci, reprezentujący Bożą opatrzność, mieli strzec ziemię przed niszczycielskimi mocami zła, aż do zakończenia ewangelizacji ludzkości przed powrotem Jezusa. W szóstej trąbie czterej aniołowie zostali uwolnieni, by dać imperium osmańskiemu. Obejmującemu do rzecze Eufratu wolną rękę do dalszych podbojów. Podobny obraz proroczy odkrywamy w X rozdziale księgi Daniela. W VI wieku przed naszą erą, nad rzeką Tygrys, anioł Gabriel objawił prorokowi Danielowi walkę niebios z szatanem o ocalenie Żydów. Michał. Pierwszy książę anielski, czyli Chrystus, zmagał się z księciem anielskim-perskim, czyli szatanem kierującym Persją o to, by władcy perscy pozytywnie odnieśli się do narodu żydowskiego. Po upadku Persji, jak zapisał prog Daniel, na arenę historii wystąpił książę anielski-grecki. Szatan chciał wykorzystać władców hellenistycznych przeciwko Żydom, ale książę anielski pierwszy powstrzymał go. I popatrzmy na werset piętnasty. I zostali uwolnieni czterej aniołowie, którzy byli przygotowani na godzinę i na dzień i na miesiąc i na rok, aby wytracić trzecią część ludzi. W proroctwie piątej trąby wymieniony został profetyczny okres pięciu miesięcy obejmujący czas 150 lat. Dotyczył on wojen toczonych przez Turków osmańskich z Bizancjum. Rozpoczął się w 1299 roku atakiem Osmana I., na Bizantyjską Nikomedię i zakończył w 1499 roku, kiedy cesarz bizantyjski Konstantyn XI poprosił sułtana Murada II o pozwolenie objęcia tronu po zmarłym poprzedniku. W ten sposób Bizancjum utraciło swoją niepodległość na rzecz Turcji. Cztery lata później, w 1453 roku, Mahmed II, zwycięzca, zdobył Konstantynopol i uczynił go stolicą Imperium Osmańskiego. Bizancjum przestało istnieć. W wersecie 15, w szóstej trąbie, wymieniony został drugi okres proroczy, dotyczący wycinka wielowiekowego konfliktu islamsko-chrześcijańskiego. Okres ten składa się z godziny, dnia, miesiąca i roku. Według biblijnej zasady, że proroczy rok ma 360 dni, a jeden dzień proroczy oznacza jeden rok, liczymy, że jedna godzina, czyli jedna dwudziesta czwarta dnia, równa się piętnaście dni. Jeden dzień to jeden rok. Jeden miesiąc, czyli trzydzieści dni, to trzydzieści lat. A jeden rok, czyli trzysta sześćdziesiąt dni, to trzysta sześćdziesiąt lat. Podsumowując to wszystko. Otrzymujemy odcinek czasu długości 391 lat i 15 dni, bo 360 dodać 30 dodać 1 równa się 391 i plus 15 dni równa się 391 lat i 15 dni. No, ci, którzy nie potrafią tego szybkie, szybko złapać, będą musieli przewijać ten fragment wykładu, żeby sobie to utrwalić. Kiedy ten okres się zaczął i kiedy skończył? Historia podaje, że Osman I zaatakował Bizantyjską Nikomedię 27 lipca 1299 roku. I po 150 latach, 27 lipca 1499 roku Konstantyn XI poprosił sułtana Murada II o pozwolenie objęcia tronu w Konstantynopolu po zmarłym poprzedniku, przez co Bizancjum utraciło niepodległość. Jeśli datę utraty niepodległości przez Bizancjum 27 lipca 1499 roku uznamy za początek proroczego okresu 391 lat i 15 dni wymienionego w szóstej trąbie to koniec tego czasu przypadnie na 11 sierpnia 1840 roku bo 27 lipca 1499 roku, dodać 391 lat, dodać 15 dni, równa się 11 sierpień 1840 roku. Tak jak zapisał Jan: Czterej aniołowie przez godzinę, dzień, miesiąc i rok. Czyli przez 391 lat i 15 dni mieli wytracić jedną trzecią, czyli dużą część ludzi. Tak jak wykazuje historia, przede wszystkim chodzi tu o chrześcijańską Europę, bo kontekst proroctwa dotyczy zmagań islamu z chrześcijaństwem. Przez 391 lat i 15 dni. Od utraty niepodległości przez Bizancjum 27 lipca 1499 roku do 11 sierpnia 1840 roku, chrześcijańska Europa odpierała napór islamu reprezentowanego przez Imperium Osmańskie. W tym czasie od 27 lipca w 1499 roku chrześcijaństwo ponosiło ciężkie klęski w wyniku podbojów tureckich. W 1453 roku Turcy zdobyli Konstantynopol, ostatni bastion chrześcijaństwa na wschodzie. W czasach panowania Sulejmana Wspaniałego imperium islamskie osiągnęło Szczyt Świetności. Najwspanialsze zwycięstwo Sulejman Wspaniały odniósł w bitwie pod Mohaczem, gdzie w 1526 roku pokonał wojska króla Węgier i Czech Ludwika Jagielończyka. Wtedy, jak komentują ten fakt historycy, chrześcijaństwo padło na kolana przed islamem. Flota turecka łupiła wybrzeża Hiszpanii, Włoch i Grecji. Dwukrotnie pokonała flotę włoską. I chociaż poniosła klęskę w bitwie pod Lepanto w 1571 roku, odbudowała się i dalej była siłą na Morzu Śródziemnym. Za Selima II. Turcy odebrali w 1570 roku Wenecji Cypr, który utrzymali mimo klęski pod Lepanto w 1571 roku. W czasie 25-letniej wojny z Wenecją za Ibrahima I i Mechmeda IV Turcy zdobyli Kretę. Turcy parli na zachód, aż doszli pod Wiedeń. Odsiecz wiedeńska we wrześniu 1683 roku przeprowadzona przez króla polskiego Jana III Sobieskiego rozproszyła armię wielkiego wezyra Kara Mustafy. Miesiąc później, to jest w październiku 1683 roku doszło do kolejnej bitwy, podczas której armia turecka została zniszczona. Od tego czasu zagrożenie Europy przez Turcję zostało zażegnane, a Imperium Osmańskie zaczęło stopniowo słabnąć. Co się stało 11 sierpnia 1840 roku, czyli w dniu kończącym proroczy okres 391 lat i 15 dni? Symbolicznie oddanym w proctwie jako godzina, dzień, miesiąc i rok. Pasza Egiptu, Muhammad Ali, zbuntował się przeciwko Osmanowi tureckiemu, przeciwko sułtanowi, dążąc do utworzenia własnego państwa. W czerwcu 1839 roku w bitwie pod Nisibis pasza pokonał sułtana. 10 lipca zmarł sułtan Mahmud II i jego miejsce zajął Abdul Mekit I. 14 lipca kolejny cios spadł na Imperium Osmańskie. Flota sułtańska wpłynęła do Aleksandrii i oddała się w ręce paszy egipskiego. Wtedy w obliczu niekorzystnej dla siebie sytuacji sułtan Sultan Abdul -Mekid I zaproponował paszy egipskiemu pokój, oddając mu dziedziczną władzę nad Egiptem. Muhammad Ali odrzucił tę ofertę, domagając się władzy nad większą częścią imperium. Stambuł był gotowy iść na dalsze ustępstwa, ale w konflikt wmieszały się mocarstwa europejskie. Postanowiły one zmusić Paszę do ustępstw wobec sułtana, a gdyby nie podporządkował się ich planom, obalić go. Ponieważ rzeczywiście Pasza Egiptu nie chciał ustąpić, pod koniec 1840 roku został przez Anglię, Austrię, Prusy i Rosję zmuszony do przyjęcia ich planu i propozycji sułtana osmańskiego. Zanim jednak to się stało, w Londynie 15 lipca 1840 roku Anglia, Austria, Prusy i Rosja Podpisały ultimatum nakazujące paszy egipskiemu Muhamedowi Alemu przyjęcie propozycji sułtana. 11 sierpnia 1840 roku emisariusz turecki Rifat Bey przybył do Aleksandrii przedstawić paszy postanowienia konferencji londyńskiej. Tego samego dnia Sultan osmański Abdul I zapytał ambasadorów Anglii, Austrii, Prus i Rosji o to, co zrobią, gdyby pasza egipski nie przyjął ultimatum, a imperium osmańskie znalazłoby się w niebezpieczeństwie. Odpowiedziano mu, że mocarstwa te gwarantują mu opiekę, także nie musi się martwić. Ale nie poinformowano go, na czym ta opieka miałaby polegać. Sultan poddał się pod opiekę mocarstw Europy, co oznaczało koniec niepodległości Turcji Osmańskiej. Proszę zauważyć, że zgodnie z przepowiednią proroctwa 27 lipca 1499 roku, a więc w dniu kończącym proroczy okres pięciu miesięcy 150 lat w piątej trąbie i zaczynającym proroczy okres 391 lat i 15 dni przedstawiony w szóstej trąbie jako godzina, dzień, miesiąc i rok, cesarz Konstantyn XI poprosił sułtana Murada II o pozwolenie wstąpienia na tron Bizancjum. Analogicznie, 11 sierpnia 1840 roku, a więc w dniu kończącym proroczy okres godziny, dnia, miesiąca i roku 390 lat i 15 dni sułtan Abdul-Mekit I. Oddał się pod opiekę mocarstw zachodnich. Bizancjum utraciło niepodległość 27 lipca 1499 roku, kończąc w ten sposób proroczy okres 150 lat, czyli symbolicznych pięciu miesięcy w piątej trąbie i zaczynając jednocześnie okres 391 lat i 15 dni, czyli godziny, dnia, miesiąca i roku w szóstej trąbie. Analogicznie 11 sierpnia 1840 roku, a więc w dniu zakończenia się proroczego okresu 391 lat i 15 dni przedstawionego jako godzina, dzień, miesiąc i rok, Turcja osmańska oddała się pod protektorat mocarstw zachodnich, tracąc swoją niepodległość. W tym czasie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, działał prężnie ruch przebudzenia adwentowego Williama Millera zwany też Przebudzeniem Adwentowym czy Ruchem Millerowskim, który dał początek Kościołowi Adwentystów Dnia Siódmego. Zwolennik Przebudzenia Adwentowego, Jozjasz Licz z Filadelfii w 1838 roku opublikował swoją interpretację proroctw dowodząc, że Imperium Osmańskie powinno upaść za dwa lata w sierpniu 1840 roku. W swojej książce pod tytułem Prawdopodobieństwo powtórnego przyjścia Chrystusa około roku 1843 na stronie 157 napisał, ale kiedy ta potęga upadnie, zgodnie z wyliczeniami dokonanymi już wcześniej, że pięć miesięcy skończyło się w roku 1449, jedna godzina, jeden dzień, jeden miesiąc i jeden rok razem 391 lat i 15 dni skończą się gdzieś w sierpniu. 1840 roku. Krótko przed tym wydarzeniem Jozjasz Licz poszedł tak daleko, że stwierdził, iż stanie się to 11 sierpnia. Jego badania proroctwa były publikowane w periodykach. Kręgi niewierzących dyskutowały nad jego wywodami i naśmiewały się, że ośmiela się stawiać takie hipotezy. Licz był pilnym badaczem, proroc i miłośnikiem historii. Był nieustraszonym propagatorem pisma świętego i powrotu Chrystusa. Odpowiadał, że przyszłość obroni wiarygodność Biblii. Wiadomość o upadku Imperium Osmańskiego wstrząsnęła niewierzącymi. Ci, którzy wyśmiewali się najgłośniej, teraz cichaczem się wycofali. W ciągu kilku miesięcy Licz otrzymał ponad tysiąc listów od najsławniejszych niedowiarków. W tych listach przyznawali się, że zrezygnowali ze zwalczania Biblii i przyjmują ją jako Boże objawienie dane człowiekowi. Jeden z nich tak napisał do Licza: Powiedziano nam, że komentatorzy proroctw cytują z przestarzałych stronic historii. Aby uzasadnić swoje twierdzenia wypełnienia się proroctw. Ale w tym przypadku przed naszymi oczyma stoją żywe fakty. Popatrzmy teraz na werset szesnasty. A liczba wojsk konnych wynosiła dwie miriady miriad. Taką ich liczbę usłyszałem. Podana w badanym tekście grecka liczba myrias lub myriados ściśle oznacza 10 tysięcy. Podana liczba, dwie miriady Myriad wynosi 200 milionów. Imperium osmańskie tak licznej konnicy nie posiadało. Podana liczba określa niezwykle liczną kawalerię Będącą trzonem wojsk osmańskich. W innych tekstach Nowego Testamentu liczba myrias lub myriados jest bliskoznaczna greckim wyrazom myrioi lub myrios. Te wszystkie wyrazy myrias lub myriados lub myrioi i myrios oznaczają, bardzo wielką liczbę, bardzo liczny, bardzo wiele, niezliczoną ilość, niezliczony, ogromny, niezmierny, nieskończony tysiące czegoś. XVI wieczni uczestnicy bitew i podróżnicy podawali relacje. O niezliczonej armii sułtańskiej, liczącej w bitwach od 150 do zawrotnej liczby 300 tysięcy żołnierzy. Fama o niezwyciężoności i liczebności armii osmańskiej budziły wielki strach w Europie. Dzięki badaniom ostatnich stu lat, opartych na analizie list żołdu i dokumentów skarbowych wiemy, że w głównych wyprawach armia osmańska liczyła 60-70 tysięcy ludzi. Armie europejskie były o wiele mniejsze. Na przykład w bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku, uznanej za największą bitwę średniowiecznej Europy, naszych było 20 tysięcy, a krzyżaków 10 tysięcy. W razie konieczności, osmanowie byli w stanie powołać pod broń ponad 120 tysięcy ludzi. Kawaleria i w ogóle wojsko tureckie było skuteczne, szybko przemieszczało się, miało znakomitą logistykę i dobre zaopatrzenie. I teraz popatrzmy. Na kolejny siedemnasty werset dziewiątego rozdziału apokalipsy szóstej trąby. Jan zapisał. A takimi widziałem w widzeniu te konie i tych, którzy na nich siedzieli. Mieli pancerze czerwone jak ogień, granatowe jak hyacynt. Żółte jak siarka, a łby końskie były jak łby lwów, a z pysków ich wychodziły ogień i dym i siarka. Jazda osmańska wyposażona była w pancerze. Ubiór wojsk tureckich był wielobarwny. Dominowała czerwień, fiolet i żółć. Kawaleria upiększona była czymś w rodzaju pióropuszy i innych ozdób. Stąd gdy Jan widział wizji z daleka galopującą konnicę osmańską, zlewające się w jedną całość z jeźdźcami głowy koni mogły mu się kojarzyć z grzywiastymi głowami lwów. Gdy tureccy kawalerzyści strzelali z broni palnej, Janowi, nieznającemu tego typu uzbrojenia, wydawało się, jakby z końskich pysków tryskały ogień, dym i siarka. A co czytamy w wersecie osiemnastym? Od tych trzech plak, to jest od ognia i od dymu i od siarki wychodzących z ich pysków, wyginęła trzecia część ludzi. Artyleria i broń palna, na którą postawiło imperium osmańskie, siały śmierć i zniszczenie w szeregach przeciwników. Artyleria osmańska była najnowocześniejszym i najskuteczniejszym rodzajem wojsk sułtańskich. W bitwie pod Mohaczem 40-tysięczna armia węgierska Wzięta w ogień krzyżowy 300 dział, została zniszczona. Europa była tym przerażona. Do tej pory armat używano do niszczenia fortyfikacji. Turcy osmańscy zastosowali je także przeciwko sile żywej. Jedną z przyczyn klęski Turków pod Wiedniem. Było niedotarcie na pole bitwy ciężkich dział z powodu ulewnych deszczy. W połowie XVI wieku 60% Janczarów uzbrojonych było w broń palną. W XIX wersecie Jan zapisał, Albowiem, moc tych koni mieści się w ich pyskach. I w ich ogonach. Ogony ich bowiem są podobne do wężów mających głowy, którymi wyrządzają szkodę. W pierwszej części wersetu XIX Jan jeszcze raz podkreśla, że zastosowanie broni palnej i artylerii na wielką skalę stało się atutem wojsk osmańskich. Drugim atutem armii tureckiej było jej morale. Pamiętamy, że ogon w symbolice biblijnej oznacza fałszywego proroka i błędną ideę. W księdze proroka Izajasza w dziewiątym rozdziale i 14. wersecie czytamy takie słowa: Głową jest starszy i poważany mąż a ogonem, prorok nauczający kłamstwa. Symbol ten pojawia się także w wizji walki smoka z niewiastą w 12 rozdziale apokalipsy. Smuk, smok zmiódł swoim ogonem, jedną trzecią gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. Chodzi tu o to, że Lucyfer przez swoją zwodniczą działalność i kłamliwą ideologię wciągnął do rebelii przeciwko bogów jedną trzecią aniołów. Z punktu widzenia proroctwa ogon reprezentuje Mahometa, założyciela islamu i jego przywódców oraz błędną ideologię muzułmańską. Siłą podbojów muzułmańskich była wiara wyznawców Allaha. Dawała im odwagę, siłę, determinację, wytrzymałość i poświęcenie. Muzułmanin ginący w dżihadzie był męczennikiem i otrzymywał zbawienie. Przykładem mogą tu być janczarzy, którzy niezmiernie rzadko się cofali. Ich determinacja i wytrzymałość w walce budziły podziw i grozę. Wąż w biblijnej symbolice oznacza chytrość, spryt, mądrość, przebiegłość. Jest kojarzony ze zwiedzeniem, kłamstwem i złem, a nawet reprezentuje szatana. W materiałach. Które będziecie mogli sobie zamówić, znajdują się teksty wyjaśniające całą symbolikę, którą sobie tutaj omawiamy. Prorok, przyrównując ogony do węży, sugeruje, że ideologia muzułmańska z biblijnego punktu widzenia jest błędna. Głowy w kontekście szóstej trąby oznaczają przywódców. Którzy wpajają wiernym islam. Jeszcze raz chcę przeczytać dziewiąty rozdział księgi Izajasza, werset 14 i 15. Izajasz zapisał. Głową jest starszy i poważany mąż, a ogonem prorok nauczający kłamstwa. Zwodzicielami stali się wodzowie tego ludu. A prowadzeni przez nich zostają pochłonięci. Z wodzicielami stali się wodzowie tego ludu, a prowadzeni przez nich zostają pochłonięci. Apostoł zapisał, że przywódcy islamu utwierdzali wiernych błędne przekonania, prowadziły one do wyrządzania szkody innym przez dżihad i podboje. Które przecież jakby nie było, wiążą się ze zniszczeniem, śmiercią, krzywdą i cierpieniem. I mamy przed sobą jeszcze dwa ostatnie wersety dziewiątego rozdziału księgi Apokalipsy. Prorok zapisał: Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich. Nie przestając oddawać czci demonom oraz bałwanom złotym i srebrnym i spiszowym i kamiennym i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić i nie odwrócili się od zabójstw swoich, ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich. Księdza Apokalipsy w trzecim rozdziale i dziewiętnastym wersecie pan Jezus powiedział: Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam, bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Dlatego Chrystus dopuścił do inwazji islamu na chrześcijaństwo, by się opamiętało i nawróciło. W czasach Starego Testamentu. Bóg dopuszczał z podobnych powodów do najazdów asyryjskich czy babilońskich na Izrael i Judeę. W myśl nauk pisma świętego, smutne doświadczenia dotykające ludzi mają ich pobudzić do refleksji i upamiętania się. W tych wersetach 20 i 21. Bóg przedstawił prorokowi główne grzechy ówczesnego kościoła chrześcijańskiego. Pierwszym takim grzechem było bałwochwalstwo. Prorok napisał, i nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci bałwanom złotym i srebrnym. I spiżowym, i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić. Chrześcijaństwo praktykowało kult świętych figur i obrazów zakazany przez Boga w drugim przykazaniu biblijnego dekalogu. Popatrzcie sobie do Księgi Wyjścia, czyli do drugiej Księgi Mojżesza, do dwudziestego rozdziału. I tam przeczytajcie sobie werset czwarty po szósty. Hierarchia kościelna usunęła te przykazanie z katechizmów i nauczania, aby wierni nie wiedzieli, że kult świętych figur i obrazów nie podoba się Bogu i jest grzechem. Drugim powszechnym grzechem chrześcijaństwa ówczesnego było zabójstwo. Prorok napisał. I nie odwrócili się od zabójstw swoich. Czyli łamanie szóstego przykazania biblijnego dekalogu było powszechne wśród chrześcijan. Trzecim było cudzołóstwo. Prorok zapisał, i nie odwrócili się ani od wszeteczeństwa swego. Łamanie siódmego przykazania biblijnego dekalogu. Było powszechne wśród chrześcijan. Czwartym grzechem, kradzież. Prorok zapisał, i nie odwrócili się ani od kradzieży swoich. Łamanie ósmego przykazania biblijnego dekalogu także było powszechne wśród chrześcijan. Piątym był spirytyzm, czary, wróżbiarstwo. Zabobony, oddawanie czci zmarłym, świętym i Marii, prorok zapisał: Nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom ani od swoich czarów. Wszystkie one opierają się na przyjęciu przez chrześcijaństwo sprzecznych z nauką pisma świętego doktryn. O duszy nieśmiertelnej, życiu po śmierci, piekle, niebie i czyściu. <laughs> Islam stał się ruzgą w rękach Boga, aby ostrzec świat chrześcijański. Czy jednak najazdy muzułmańskie odniosły pożądany skutek? Nie. Chrześcijanie nie odwrócili się od swoich grzechów. Jak podał prorok. Czemu więc Bóg nie zniszczył odstępczego chrześcijaństwa? Ponieważ wtedy trwał czas łaski, a miłosierny Bóg miał jeszcze do swojej dyspozycji inne środki oddziaływania, by przywieść ludzi do pokuty. Są one przedstawione w innych proctwach apokalipsy. Dlaczego jednak wtedy nie doszło do zagłady chrześcijaństwa? W Starym Testamencie Bóg nawiedzał Izrael, gdy popadł w apostazję, ale nie dopuścił do jego zagłady, bo była w nim resztka wierna Bogu. Poza tym Izraelici, nawet jeśli popadli w odstępstwo, znali Boga i Jego prawdę, posiadali Boże objawienie zapisane w Księgach Starego Testamentu. Ich zniszczenie odebrałoby światu możliwość poznania Boga i Jego objawienia. Podobna rzecz miała się z chrześcijaństwem. We wszystkich wiekach dziejów Kościoła żyli wierni Bogu wyznawcy, pojedynczo lub całymi grupami. Na przykład Waldensi, Wycliffe i jego zwolennicy, Lollardowie, Hus i jego zwolennicy, protestanci Wielkiej Reformacji XVI wieku i tak dalej, i tak dalej. Nawet jeśli chrześcijaństwo popadło w apostazję, to jednak w odróżnieniu od innych religii miało świadomość prawdziwego Boga i Jego wartości. Posiadało Boże objawienie spisane w Piśmie Świętym. Posiadało więc pewien potencjał, który Bóg mógł wykorzystać dla ratowania świata. I tak doszliśmy do końca rozważania. Zagadnień związanych z prorocztwem szóstej trąby, wielowiekowego konfliktu między islamem a chrześcijaństwem, do dziejów ukazujących historię imperium osmańskiego, jego świetności i jego upadku. <laughs> Moi drodzy wszyscy, którzy by chcieli otrzymać materiał z dzisiejszego spotkania. A myślę, że będzie to rzeczywiście bardzo pożądane. Szczególnie, aby zrozumieć te prorocze okresy, godziny, dnia, miesiąca i roku, mogą poprosić i my ten materiał drogą elektroniczną Wam wyślemy. Będziecie mogli sobie nawet to ładnie, prawda, na kartce te okresy prorocze rozrysować, co bardzo ułatwia zrozumienie. Badanego przez nas proroctwa. No i oczywiście pamiętajcie o tym, że na Facebooku możecie znaleźć literaturę płatną i bezpłatną. Zachęcamy do zamawiania, będziemy Wam wysyłali, by każdy mógł czytać i poszerzać swoją wiedzę biblijną i swoje horyzonty religijne. Dziękujemy też serdecznie. Za wpływające datki, które pomagają nam rozwijać naszą działalność i docierać do coraz szerszej liczby słuchaczy naszego programu. YouTube, Adwentyści, Kalwaria Zebrzydowska. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia kolejnym razem. Amen.